Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Teroczek i witam was na kolejnym odcinku z gry Gears 5. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trochę zabawy było. Znaleźliśmy nowy komponent zamrażający do Jacka, więc teraz nasz błysk nie dość, że będzie oślepiał, to jeszcze zamraża naszych przeciwników. To jest po prostu bosko. Teraz udamy się do kolejnej lokacji naprzeciwko tej wysepki. Miejmy nadzieję, że znajdziemy coś w niej ciekawego. Może coś o Outsidersach? Bo pamiętamy misję Pustkowa Burza, dodatkową misję Pustkowa Burza zrobiliśmy w 100%. Więc zgaduję, że ta lokalizacja ta lokalizacja będzie właśnie związana z Outsiderami, więc bierzmy się do roboty. Zobaczmy, co tu ciekawego mamy. Okay, you feeling lucky? Oh sure, we're on a roll now. Kolejny rozwalony kondor, czyli statek ze wsparciem dla nas, który został ewidentnie tutaj doszczętnie zniszczony. Nie wiem why, ale nie będę chyba jakoś za bardzo się nad tym zastanawiał. Ważne, żebyśmy nie mieli. Okej, tam mamy jakieś przejście, dobra. Ważne, żebyśmy nie mieli zbyt dużo przeciwników do pokonania. Del, nie mogę cię tam podrzucić, czy coś? Nie, dobra. To musimy przez tą szczelinę przejść. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jak wam... Co tam, jak tam u was, moi drodzy? Piszcie w komentarzach. Oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądają premierę tej serii. Premiera oczywiście odcinków, tutaj mam na myśli. Jeszcze jakaś dodatkowa misja? Miejsce katastrofy Kondora. O kurde. Ej, czyli to oznacza, że... Okej. I tu będzie naprawdę dużo walki. Wiecie, co to oznacza, jak ja znajduję na mapie trójstrzał? Ej, no właśnie. Ja wiem, czy to nie jest zbyt dobre miejsce na wieżyczkę. A, czyli teraz nasze roboty nie dość, że... O Jezu, nie zostały zainfekowane za bardzo. Też dodatkowo... przeciwko nam się wzięły. No już myślałem, że będzie miło i przyjaźnie. A się okazało, że one się tak jakby zresetowały. Obudźmy je. Skończmy je ich męczarnie. O. Dobra. Ważne, żebyśmy chociaż wzięli amunicję. Dobra. Moim zdaniem... No spadaj, córko! Podnoś mnie, synu. One less. Okay. Should be all of them. Then let's search this thing. Wow.
Moim zdaniem tutaj Kate z Delem powinni poinformować centralę o tym, że stracili tutaj cały oddział debeków, tak na instant. Więc powinni, nie wiem, jakoś ich poinformować, że postaraj się... No, not all of them, not all of them. Łączność odzyskać. Hey! Really? A Kestrel? Yeah, it would have been nice if Marcus mentioned that! You know the drill! Shoot the engines! A tutaj mamy broń przecież. This'll work. No właśnie, widzicie, w silniki wystarczy postrzelać. No i wiecie, moim zdaniem powinni postarać się... odzyskać łączność z tymi nieskażonymi debekami, no. Wiecie, no takie jest przynajmniej moje zdanie, że no powinni sobie jakoś postarać się ci pomóc, a nie tylko... Jej. Wow, tyle. Debeki, straciły łączność, zabijmy je. Kurczę, przecież to można tak wiele zyskać. Jakby postarali się odzyskać łączność, bo przecież niedaleko jest wieża transmisyjna, czy jak ona się tam nazywa. I może przez nią mogliby odzyskać łączność. Chyba, że ja wiecie, za bardzo gwiazdorzy. Co to? Nadzwyczajne ulepszenie zabijaka. Gdy jesteś pod wpływem medycznego, zadajesz potrójne obrażenia w walce wręcz. Ulepszenie zostało wybrane... Co ty gadasz? Mam teraz... O, tak! Super. But Jack Stim just got a serious boost. It'll make us strong, like really strong. Znaczy, wiecie... You know what no, I keep poczekajcie. Thinking about? That first day we walked into your village. I thought my mom was gonna kill you both. You were the first person there to accept us. I always appreciated that. Well, I was starving for new faces. Hard to believe all that led us to this. And there's no one I'd rather be doing this with. Wiecie, troszeczkę... No troszeczkę jest to przewalone. Znaczy takie, no troszeczkę dziwne, że jest tyle ulepszeń teraz do gry w ten sposób, że wiecie, no... No wcześniej to już takiego nie było, tak? Byliśmy sami zdani na siebie. A teraz mamy takich mega dużo ulepszeń. Nie powiem, one są zarąbiste, strasznie mi się podobają. Ale... Nie wiem, czy to delikatnie nie odbiera takiego, wiecie, no... prawdziwego feelingu, że to jest Gears of War. No teraz aktualnie nazywa się Gears 5, tak? Ale... Wiecie, o co chodzi. Też wiem. Pod stacji północnej wieży jeszcze nie zrobiłem? A no tak! Bo przecież musimy się dostać do tej dolnej wieży. Bo tamta typiara ma kod dostępu. No dobra, czy jeszcze nie zrobiliśmy tej wieży? Dobra, luz plus. Może jednak zaznaczę sobie to na mapie. Żebym widział, gdzie mam jechać. Dobra, i ciśniemy, tak? Wow. Dobra, jesteśmy na miejscu. Kolejny kondor?
No shit, Sherlock. Ja w ogóle do jakichś miejsc, z których nawet nie wiedziałem, dotarłem. All right, another condor wreck. I wonder what we'll score. Let's just keep it quick, okay? Najfajniejsze jest to, że możemy sobie zmieniać. Szybko na leczenie, szybko na białko. Tak, snajperka, wyrzutnia, shotgun, działko, wyrzutnia, działko. Z czym ja tu będę walczył? Z brumakiem czy z czymś? Flock! Flock! No, two flocks! Why do you think I said it twice? Oh shit! Rejects pouring out of the condor! Spread out! Give him multiple targets! Drop the hostile! Dobra, na razie te ciężkie bronie będziemy wykorzystywać na tamten rój, na tamto stado. A tak to na razie pobawimy się w ten sposób. O, naprawdę ich dużo. Jezu! Spadać! Dawaj mi ten trójstrzał. Co się stało z moim karabinem? Halo, gdzie jest mój karabin? Uhu! A, ja go opuściłem. No pięknie. Dobra, jedno stado padło. O, odchodzimy. No zaraz same siebie będą zjadać. Chuj, widzicie? One same siebie zaczynają zjadać. No dwóch stad się tutaj nie spodziewałem. Tak mega bardzo się nie spodziewałem. You know what the flock around. Every time a condor goes down, it turns into a goddamn reject factory. Yeah, well, I never liked DBs much the other way either. Ciekawe. To tylko nie kolejne stado, bo zaraz mnie coś trafi. Naprawdę. Stada nie są jakoś, wiecie, przewalone, straszne czy coś, ale są irytujące, no. Dobra, maskowanie, szybsze ładowanie. Tu 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 tu. Kolejny upgrade dla Jacka. Yo. Nadzwyczajne ulepszenie wyrok śmierci. Ataki wymierzone we wrogów pod wpływem impulsu zadają o 20% więcej obrażeń. A, impuls. No zapomnij. Zapomniałem. Nie. Tak dawno nie korzystałem z impulsu, że już zapomniałem, co to jest. A, wracamy już. Nic nie musimy dodawać. Wow! Trochę za wysoko. Są kościki i gusty, no właśnie. A o nich się nie dyskutuje, Del. Come on, up here. No wiecie, jak podrzucę cię, ty mnie złap. I jedziemy dalej. So, back on the trail? Unless something else comes up, which it always does. Like always. Dobra.
Teraz pytanie... Mieliśmy dwa miejsca katastrofy Kondora i tutaj już nic więcej nie wykrywało, więc popłyniemy, tak? Polecimy sobie w tamtą stronę. Proszę. Ale tam jeszcze nie możemy pójść, do tej północnej... Od stacji północnej wieży, do tego typa, co tam jest, on jest schowany. Zobaczmy, co to jest. Może coś, co akurat nasza satelita nie znalazła. Na przykład to mnie interesuje, co to jest. Ory. Okej, czyli tamtędy pociągi jeździło. Da się tam wejść? Szybko tylko sprawdzimy i wracamy do wątku fabularnego, moi drodzy. Ale po prostu jestem ciekaw, czy da się tam na górę wejść? No. Szkoda. A wielki potencjał. Czyhał. Dobrze. A widzicie, zawsze wiatr łapiemy. A jak biegamy, to się nic nie dzieje. Jakby co, sorry za teraz te spadki klatek, które doświadczacie, ale... No, to OBS po prostu nie daje rady wytrzymać. Ktoś słyszałem, że coś tam... warknęło za mną. I mam nadzieję, że wiecie program... do edycji jakoś poprawi jakość. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeżeli jest jakieś miejsce, w którym możemy tutaj tą łodzią podskoczyć, to... Ziemy do jasnej, ciasnej jesteśmy. Obóz wyrzutku? Hey, check it out. According to Jack's map, there's a mine back there somewhere. Sprawdźmy. Kolejna dodatkowa misja, kolejne ulepszenie dla Jacka. Sounds fun. What kind of stuff do you usually get? Explosives, ammo, old MREs sometimes. Uncle was the only one who ever ate them. That does not surprise me. That man could and did eat anything. O, proszę, nie zacinaj się. Wiem, że wczytujesz mapę i cały ten, ale proszę, nie niszcz się, gro. O Boże, coś tu mamy. Łuk. Nie wiem, w Chewbacca ze Star Warsów nie będziemy się. Idźmy dalej. A to jest jakaś dodatkowa lokalizacja, będzie. Porzucona. Cel główny?! Ile tych celów głównych będę miał? Tam co? To jest po prostu dodatkowe wejście. Dodatkowe wejście. Okej, pewnie znowu z Royem będziemy się bić. Pozdrawiamy serdecznie. Tutaj sobie ogarnąłem, co ja mówię. Tędy się przejść nie da, zgaduję tak. Nie, bo nas pieniek kupuje. Co to za kopalnia? Pamiętajcie, że tu jesteśmy w pobliżu góry Kadar. Która była no, siedzibą szarańczy. Więc być może dostaniemy się nawet do któregoś z tuneli. Miejmy nadzieję, że nie. Spokojnie, to gra się wczytuje, mapa się wczytuje. Już jesteśmy. No, halo.
Ach, te przycięcia uwielbiam. That must be the mine. Marcus, we found something. A mine, I think. Hang on, let me check. Yep, probably the old Nethercut mine. When was it last up and running? Long before you were born. So manage your expectations accordingly. Got it. We'll be in touch. Okay. Znaleźliśmy jakąś kopalnię dawno opuszczoną. Więc jak sądzicie, czego możemy się spodziewać? Roju, debeków, stad, wszystkiego. Sprawdźmy. Ciężkie uzbrojenie. Rajzega. Gdzie on strzela takimi płytami talerzowymi? Not this way. Co ty nie powiesz? Ale nie chcę go... Czekajcie, bo to podmienia mi broń, tak? Możemy spróbować. Mogę spróbować wam pokazać tą broń. What's up with all this clear cutting? For the mine, probably. Building material. Industrial log is not really my area. Whoa, so there is something that's not your area. Hey, I enjoy knowing things. Is that a crime? No chyba nie. Najgorsze jest to, że ta broń jest głośna. Jestem ciekaw, kiedy ta kopalnia została opuszczona. Szczerze, tak bardzo nie chce mi się do niej wchodzić, że to szok. Naprawdę wielki szok. Gotta be another way across, right? Let's see. Hang on, gonna check this out. O, widzicie? Kolejny komponent naszego ukochanego Jacka. A wiecie, czego tak naprawdę mi brakuje w serii z Gearsów od czwartej części? Grania Markusem. Kurde. Wiem, że graliśmy nim przez trzy części aż, ale trochę brakuje mi go. Try down here. Prosto brakuje grania. Okay, looks promising. Take it back. We got swarmed. Let's take them out. Careful on that ice. Jak widzicie, strzela takimi talerzami, które... Po prostu tną. No ale jak widzicie, na daleko do niczego nie nadaje. Dobra, ja sobie odpuszczę na razie. A, dwa pociski. Edziko tutaj siadł, moi drodzy. Dobra. Ała! Kolejny! Kolejna bułeczka. No, wystaw baniaczka, wystaw synu. Dzięki! No widzicie, ten Krajzega jest taki, no... Tak bardzo nie chcę wchodzić do tej windy. Proszę. Mamy tego zrzutnika, nie będę z niego korzystał. Widzieliście, jak to leciało. Leci i bum. Kopuje się w ziemi i wybucha. Nie robię tego. Sprawdźmy, czy to już jest całkowicie cała nasza amunicja. Tak. I możemy do tej windy wejść już. Potrzebny jest aż Jack? A, bo są za... Czepione ty. Jaki mały robocik fajny! Hey, other side of the river! I see him! Hold him off! Łatwiej będzie po prostu je zabić, wiecie?
Dobra, to będzie łatwiej je zabić niż utopić. Nie, nie mówię tutaj oczywiście o wyższych. Bo ci więksi mogą sobie popływać. Wiecie, jest to bardzo... Gdzie pomiot? Chodź tu gnoju, ja chcę cię utopić. What? Got him! No nie marnuję amunicji. Bardzo cennej. Kolejny. Lol. Dobra. Za wcześnie. No, za wcześnie. Czekamy, czekamy. Dobra, zatopiony. Siostro, czemu tu nie ma z tej broni przeładowanej, no? Boże jedyny, czemu ten lancer nie był przeładowany? Może mi ktoś powiedzieć? Bo tak troszeczkę tego nie pani mają, no. Jezu, jeszcze duży tam przylas. Dał radę przejść. Nie, nie dał radę. Dobra. Wszyscy? Wszyscy. A może i nie wszyscy? Nie wszyscy. Okay, we're clear. Then the lift should be good. Boże jedyny. Nice work, Jack. Możemy już wejść? Dziękuję bardzo. Mogę uruchomić windę? Dziękuję. Wszyscy na pokład. Jedziemy do góry. Stacja, kopalnia. Szybka przejażdżka. Panie, wiatr we włosach poczułem. Nic mi. Jest Boltok! Do którego mamy full amunicji, będzie więc... Więc. No. Będziemy musieli zacząć troszeczkę częściej z niego korzystać. Wait a sec. This was an outsider camp. Lena, Norsko, I bet they were from here. You could be right. But that means... That means we're about to have a fight on our hands. Będzie dużo zabawy. What's up here? Jeszcze nawet nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku skończymy. Zabawę. Postrzępiony naszyjnik z zębem skoczka. Fajny bajer. Zanim wejdziemy do kopalni, chcę jeszcze tylko zobaczyć te wagony. Że w tych wagonach jest jakiś komponent dla Jacka. Może twórcy, wiecie, tutaj schowali taką znajdźkę. Z, wiecie, z zastanowieniem, czy gracz jednak tutaj zajrzy, czy tak nie za bardzo. Hey, where you going? We gotta check the mine. Teraz, synu. A, tędy będzie wyjście. Nieważne. Chyba tędy będziemy musieli po prostu wyjść z tej kopalni. Wydawało mi się. Jedziemy. Idę, Del. Idę. Spokojnie. Lena Norsko said it's true. This place got wiped out. Keep your guard up. What the hell? Katie, cut me loose.
To jest matka Katie. Yeah, sure looks like they fought them hard in here. Just no bodies. Yeah. Stalagmity, stalaktyty, zapery. Ale to była matka Kate, którą poznaliśmy na początku gry, a później na sam koniec, tak naprawdę cała czwórka polegała na tym, żeby tego uwolnić matkę Kate. Ale jak było dalej, to mam głowę oczywiście. No, Jack, przelatuj. Ale kurczę. Czy takie retrospekcje ona ma? We missed a lot in the roundup. How? Most outsiders don't want to be found. Especially by the cog. It's better we find them than the... Ile? Pięć? Cztery? Pięć. Jezu, ile znajdzie? Chłopaka z kopalni Nethercutt. Okej. Okay. Zobaczmy. Nie, to będzie zaraz walka. Przygotujcie się, moi drodzy. Znaczy no, oglądajcie po prostu, ale ja coś czuję, że to będzie walka. Za dużo osłon jest. Jakieś kowadło z młotem. Coś? Nie wiem co. Jeżeli ktoś się zna, to może napisać, co to było. Mam jakieś machinę wiertniczą. Here we go. Shit. As expected, but shit. I can't believe Lena and Norsko survived this. Let's just look around and see if we can find anything useful. Dobra, lepiej nie budźmy tych wszystkich młodzików. Ich jest strasznie dużo, wiecie, to nie. Widać, że to była kiedyś osada, tak? Oprócz tej kopalni, tutaj na pewno outsidersi jeszcze byli. Ale jak oni wytrzymywali z tym? To jest niemożliwe. Tutaj ten Rui musiał przyjść po tym, jak oni wyszli już. Skierka wątpię. Nie żyje, Rev Pip, nie żyjesz. Tigar powiedział mi, że zginął w tym wyrobisku drążonym dla koalicji. Podobno wypadek, ale nie mogą odnaleźć, a kilku innych też ostatnio zginęło. Robi się to Pip mało kolorowo. Może złapię następny pociąg z powrotem do Jacinto i pojadę do roboty w jakimś biurze? Mama by się ucieszała, poza tym mam już dość tego mrozu. Jaja mi marsną. Dziennik górnika z Nethercutt. Okej. No, nie za bardzo chcę budzić te wszystkie stwory. Ale mam nadzieję, że na dół też nie muszę schodzić. Wiecie, ja mogę rozwalić te kokony, ale po co? Amunicja. Granatnik. Coś ciężkiego będzie, mówię. Tak. Coś ciężkiego tam będzie. Skoro dają granatnik, a gra za często... Znaczy no czasami daje w bezużytecznych miejscach granatnik, ale... No słuchajcie, czasami granatnik może oznaczać tylko jedno. Walka z naprawdę ciężkim przeciwnikiem. Mówiłem. Jack, fetch! Sweet! Kuźń! Czebele. Huh?
Byłeś niewidoczny, debilu. Nie! Chyba tutaj, w tą stronę musimy iść. Musimy go zbawić. Widzieliście, co tutaj było? Dobra, może uda nam się go i tak rozwalić na odległość. Tak debil we mnie celuje. Dobra! Jak widzieliście, on niestety zrzucał te kokony z góry. Na tyle tylu aż mieliśmy przeciwników. Zyskaj pojemnik z paliwem fosforowym. Surfing. Już idę. To machina wiertnicza ewidentnie. Jack, do the honors. Już nie pracuję od duszy. Tu. All right, let's get our highly volatile chemical back to the skiff. We're not out of this yet. Jack, protect that fuel. If it goes, we all go with it. Excuse me? No właśnie, excuse me. A może mogłem rozwalić te? O Jezu, ale ciastko wyskoczyło. Zobaczcie za tą ciasteczką grafikę teraz. Ale ewidentnie jakieś ciasteczko musiało się włączyć. O! Zostaw to paliwo! Boże, no uwielbiam, jak mi gra się zacina w takich momentach, no. Gincie, debile, no. Chcesz się bawić? Proszę, baw się. No, to następne. Headshot. Took him out. 33% wytrzymałości zostało, no. Jak mi to wybuchnie, no to będzie lipa przecież. Taka duża lipa, nie możemy na to pozwolić. Ale nie martwcie się. Damy sobie radę. Najlepszym wyjściem. Najlepszym wyjściem, no wiecie, byłoby mieć shotguna na tych młodziaków. Żeby jak najszybciej ich rozwalać, ale no. Lancer też sobie poradzi. Było trzech? Jakim cudem. Dobrze, że można przyzwać tutaj ziomeczka, nie trzeba. Tego. Czekać na niego aż przyjdzie. No, 35% wytrzymałości. Coś tu będzie na rzeczy, mówię wam. Exactly. We got more. Then we fight our way across that bridge.
Dobra. Czekamy chwilę. Nie musimy aż tak bardzo kryć się za osłonami. Wiemy, że młodziaki nie zadają aż tylu obrażeń. Ale są kurde... szybcy. Miejmy nadzieję, że pleców nikt nam nie zrobił. Czekamy aż mu się działko. Grzeje i rozwalamy go. Ale to jest śmieszne, że akurat oni fokusują się straight na, wiecie, na tym zbiorniku, a nie na mnie. Na przykład. Nie chcę mierzyciela, oddawaj go. Amunicję do lancera chcę. A ty, nie wiem, zostań, stay, kurde. Cross that bridge then. No dobra, wiemy przynajmniej, że nie możemy aż tak bardzo zrushować. Del, keep going. We're almost there. Mam pytanie, możesz postawić to na ziemi? Nie możesz. Musisz być stacjonarny. Cofaj, 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 cofaj. Cofaj, cofaj, cofaj za mną, za mną, za mną! Jack! Come on! Kurde bele, no! Dobra. Pomyt nie żyje. Jest tylko młodziaki. Dobra, ważne, że udało się wycofać. 3% niestety zabrali nam wytrzymałości. Bo ja tam w kopalniach straciłem mega dużo tej wytrzymałości, no ludzie. Naprawdę się chyba fokusowali tylko na tym. Yo. To była harda walka. Może nie jakaś mega mocna, ale... no, trzeba było... trzeba było się troszeczkę namęczyć. I trochę pogłówkować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale chwilę było trzeba pogłówkować, więc... nie nudziliśmy się, prawda? No właśnie. Coming to this place was certainly a life experience. Feels like we're racking those up out here. I keep thinking about those poor people back in that mine. What you said in the tunnel. You're right. We should have found them. Yeah, but you were right too. You can't help people who don't want to be helped. Like JD, for instance. Oof. Oh. Yeah. Like JD. You think he'll ever be himself again? I don't know. I hope so, but I don't know. No miejmy nadzieję, że JD się ogarnie. I znowu będzie... takie jak wcześniej, a nie dupkiem, który cały czas tylko wykonuje rozkazy. Come on, up here. Skiff's back this way. Obsesa. Czemu to wczytywanie mi się włączyło? Okej. Okay. Nową mapa musiała się wczytać. Jasteczka, ogarniamy się.
enough phosphorus? Glad to hear it. See? He's growing on you. Ogarnęły się. Jack's good people. No nie za bardzo, ale... Mam nadzieję, że zaraz będzie okej. Thanks for being here, by the way. If you weren't with me, this would be... It would be hard. Wait. Are you thanking me or Jack? Jack? I'm sorry, wasn't that clear? Dobry żarcik. Ale dobra. Ja na ten moment wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Z moimi problemami, ale coś się udało. Udało nam się odzyskać paliwo fosforowe z opuszczonej dawno kopalni. Niestety nie udało nam się uratować outsidersów, którzy tam byli, jeżeli byli. Miejmy nadzieję, że jeszcze ich gdzieś znajdziemy. No i co, to chyba byłoby na tyle. Dziękuję wam przesercznie za oglądanie. Zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Gra naprawdę się rozkręca. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest mega długa. Jest akt drugi. Dopiero akt drugi. A zobaczcie, jak długo już siedzimy i gramy. Widzicie? Może to jest 30-40 minut i tak dalej. Ja tego nie czuję. Ale moje odczucia względem jedynki i czwórki, w które grałem, bo przypominam, dwójka i trójka jest tylko na Xboxa. Dlatego tylko oglądałem. Wiecie, jedynka i czwórka była jakoś taka krótsza. Czwórkę przeszedłem bardzo szybko. Może właśnie w 9 godzin czwórkę przeszedłem. A tutaj zobaczcie, jak już długo siedzimy. To jest akt drugi, a przeważnie w Gearsach było aktów 5 aż. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja byłem Troczek, to była gra Gears 5. Trzymajcie się, widzimy się już niebawem. Hej, hej.